Słuchajcie, jesteśmy właśnie na teście trzech trójek. To jest taki dosyć niekonwencjonalny test BMW X3, które tak de facto zostało dopiero 3 dni temu zarejestrowane w Polsce, więc jest to zdecydowanie świeżynka na naszym polskim rynku. Jest to pierwszy egzemplarz w Polsce i zgadaliśmy się z Przemkiem z BMW Polska właśnie na taki test. Jest z nami Michał z Autokultu, który jest w Volkswagenie ID3, no i ja, Łukasz Lewandowski z naprądzie.pl, koordynator klubu EV Polska, jadę moją Teslą Model 3. Jaki mamy plan? Plan jest taki, żeby naładować się tutaj w Warszawie, w centrum Warszawy, do 90% każdy samochód, i stwierdziliśmy, że wybierzemy się stąd z Warszawy na jakąś stację ładowania gdzieś w granicach 150-200 km na stację ładowania, która da moc 100 kW, i namierzyliśmy taką stację idealnie w naszym zasięgu. Jest to Orlen Pawliki, tam mamy stację ekoenergetyki 100 kW i tam właśnie zmierzamy. Zmierzymy sobie zużycie energii w każdym z tych samochodów. Ja wiem, że oczywiście nie jest to jakiś miarodajny test, który ma cokolwiek tutaj udowadniać, że jeden samochód jest lepszy od drugiego, bo nie o to w tym chodzi. Są to auta z totalnie różnych segmentów. Mamy SUV-a, jakim jest X3, mamy rodzinnego sedana, czyli Tesla Model 3, i mamy kompaktowego Volkswagena ID3. Przejechaliśmy 154,6 km, 2 godziny mniej więcej to zajęło, i średnie zużycie energii w Tesli Model 3 wyniosło 18,4 kWh na 100 km. Jaki wynik osiągnęliśmy w ID3 i jaki wynik osiągnęliśmy w BMW X3? Idziemy to sprawdzić. W Volkswagenie ID3 przejechaliśmy 154 km, czas taki sam, więc wszystko się zgadza, i zużycie energii na poziomie 19,8 kWh na 100 km. Więc gorszy wynik niż w Tesli Model 3. Ale to, co warto podkreślić dla dociekliwych, zarówno w Tesli Model 3, jak i w ID3 nie mamy pompy ciepła, ale pompa ciepła jest w BMW X3, i teraz tam idę zobaczyć, jakie mamy zużycie energii. No i jestem już w BMW X3 i sprawdźmy teraz, ile wyniosło zużycie energii w tym samochodzie na tej samej trasie. Status pojazdu, informacje dotyczące jazdy, dane, proszę bardzo. 152,5 km i mamy zużycie energii na poziomie 22,8 kWh na 100 km. Mamy tutaj największą bryłę, więc nie jest to żadnym zaskoczeniem. Mamy tutaj pompę ciepła, tak jak wspomniałem, na pokładzie, więc 22,8 kWh. Całkiem przyzwoite zużycie energii, tym bardziej jeżeli porównamy sobie do Volkswagena ID3, to tak naprawdę jest to raptem kilka kWh. Więc teraz czas na ładowanie i
powrót do Warszawy. Tak jak widzieliście, test trzech trójek pokazał nam fajnie, jak zużycie energii wygląda, czy kształtuje się na tej samej trasie, w tych samych warunkach, jadąc jeden za drugim praktycznie, ale w zależności od segmentu samochodu. Oczywistym było, że SUV X3 będzie miał najwyższe zużycie energii w porównaniu z Teslą Model 3 i z Volkswagenem ID3, ale wynik pomiędzy Volkswagenem ID3 a Teslą Model 3 jest naprawdę ciekawy, ponieważ to Tesla wygrała, nazwijmy to, ten pojedynek, co takie oczywiste do końca nie było na samym początku, a to dlatego, że przede wszystkim Tesla jest o wiele, wiele większym samochodem. Myślę, że to był fajny test i będziemy przeprowadzać ich teraz coraz więcej, ponieważ test ten pokazał, jak na tej samej trasie może zmieniać się czy kształtować się zużycie energii w samochodach elektrycznych różnych segmentów. W tym momencie ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!